Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby podpisać umowę na dofinansowanie naszego projektu, który będzie realizowany w roku 2020. Dotyczy to modernizacji oddziału wewnętrznego i zakupu sprzętu do tego oddziału. Wartość tego projektu to 4 200 000 zł. Z tego 1 200 000 to koszty zakupu sprzętu medycznego, cała reszta to roboty budowlane. 3,5 miliona złotych to kwota dotacji ze środków europejskich, która posłuży projektowi, który został złożony przez Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich im. Prawata Głowackiego. Służyć będzie inwestycji na oddziale chorób wewnętrznych, remont wielu pomieszczeń plus poprawa warunków pobytowych dla pacjentów oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt, który na tym oddziale jest potrzebny. Sprzęt do monitorowania, sprzęt służący także do diagnostyki chorób układu krążenia oraz sprzęt potrzebny także do prowadzenia elektronicznej dokumentacji. Myślę, że jest istotny i ważny. Dzisiaj widzimy, że podpisujemy kolejną umowę na doposażenie w sprzęt nowoczesny i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeszcze będzie jeden oddział remontowany, także te 9,5 miliona w naszym szpitalu do końca roku będzie przerobione, będzie to trudne, ale myślę, że dokończymy te wszystkie sprawy i wtedy szpital strzelecki po raz kolejny będzie doposażony z pieniędzy europejskich.